Panie Marszałku, Wysoka Izbo, żyjemy w kraju, w którym praktycznie nie ma prawa do bezpiecznej aborcji. Żyjemy w kraju, w którym nie ma rzetelnej edukacji seksualnej. Wreszcie żyjemy w kraju, w którym nie refunduje się, poza heroicznym wsparciem przez niektóre samorządy, procedury in vitro. Do czego doprowadziliście wy, rządzący, kierujący się skrajnie prawicowymi, ortodoksyjnymi poglądami, że nie zagwarantowano podstawowych usług i świadczeń zdrowotnych, gdzie w XXI wieku, w kraju dążącym do zachodnich standardów, jednocześnie wprowadziliście średniowieczne zwyczaje. Resztką nadziei wierzę, że przecież nie zlekceważycie tych blisko 500 000 podpisów, bo stoją za nimi ludzie wrażliwi, empatyczni, otwarci na problemy 3 000 000 Polek i Polaków, którzy cierpią z powodu niepłodności, w przeciwieństwie do władzy, która okazała się nieczuła i bezduszna, kiedy w 2016 roku zabierała finansowanie in vitro, jedynej skutecznej metody leczenia niepłodności. Bo przecież w latach 2013-2016 doskonale działał ten program w Polsce. Program Narodowy Leczenia Niepłodności był realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających określone kryteria. I wy to wszystko zniszczyliście. Gdyby nie wsparcie tego programu przez samorządy, wiele par straciłoby szansę na upragnione potomstwo. To wielka sprawa, że dziś ten projekt możemy procedować. Macie dziś też wielką szansę, zwracam się do obozu władzy, zdziesiątkowanego dziś przy tej debacie, po licznych waszych błędach, wypaczeniach, destrukcji państwa. Macie wyjątkową szansę, choć w tym obszarze polityki społecznej i prorodzinnej się zrehabilitować. Nie zmarnujcie tej szansy dla dobra społeczeństwa, ludzi pragnących dzieci, rodzin, na których podobno tak bardzo wam zależy. To swego rodzaju sprawdzam. Nie zlekceważcie tego wielkiego społecznego zawołania. Dziękuję bardzo.